Cześć i czołem, moi kochani, witam was bardzo serdecznie, Kompulsator! Dzisiaj wykonamy sobie epickie zadanie, musimy znaleźć części samochodu, dokładnie 3, 2 w jednej lokalizacji, która znajduje się nieopodal kolosalnego Koloseum i trzecią, którą znajdziemy w paskudnej przystani. Oglądaj ten odcinek, aby zobaczyć, gdzie konkretnie leżą te trzy części samochodowe, dwie będą na wysypisku, a jedna w kontenerze. Oczywiście, jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału jeszcze, to będzie mi miło, jeżeli to zrobisz, kliknij w czerwony przycisk subskrybuj pod tym filmem. Za to jakże proste zadanie dostaniesz dokładnie 20 tysięcy punktów cennego doświadczenia, więc jeżeli jesteś graczem, któremu zależy na wbijaniu jak największej liczby poziomów w grze Fortnite i wykonywaniu wszystkich zadań, jakie gra nam udostępnia, oczywiście możesz to zadanie w łatwy sposób wykonać. Dzięki moim poradnikom dowiesz się dużo szybciej, gdzie znajdują się konkretne przedmioty, zaoszczędzisz masę czasu, a więc zapraszam Cię bardzo serdecznie do subskrybowania tego kanału raz jeszcze, a teraz zobacz dokładnie, gdzie musisz się udać, aby wykonać zadanie, aby zebrać te trzy części samochodu i zdobyć 20 tysięcy punktów, jakże cennych punktów doświadczenia. Oczywiście, jeżeli ten materiał był dla Ciebie przydatny, kliknij łapeczkę w górę. Jeżeli masz jakieś pytania lub nie wiesz, jak wykonać któreś zadanie epickie czy to legendarne w grze Fortnite sezonu 5, napisz w komentarzu i dziękuję bardzo za Twoją uwagę. Trzymaj się, cześć!